Cześć, dzisiaj zmienimy olej w silniku GCV200 oraz w tej kosiarce Erbauer. Ostatnio narzekałem na słaby napęd, no ale mózg w końcu po 3 dniach używania, czyli tydzień później, odkrył, że tutaj jest taka linka, znaczy linka od napędu, i tu jest po prostu śruba rzymska, którą wystarczyło rozkręcić, i napęd teraz jest silny. Silny, naprawdę silny. Także już jest wszystko w normie. No, prosta sprawa. Nie wszystko muszę wiedzieć i nie wszystko muszę widzieć od razu. Poza tym tak w amoku nagrywam te filmiki. Dobra. Co będziemy potrzebowali? Olej, tym razem już z Brixa, i naczynie, no chyba że wylewamy na ziemię. No to jest banalnie proste. Odkręcamy wskaźnik. Idę jeszcze po szmatkę. Hopa! Odkręcamy wskaźnik i po prostu przechylamy kosiarkę na tą stronę, zlewamy olej. Ja później jeszcze dla pewności zawsze strzykawką wybieram, ale to już moje takie skrzywienie. Dobrze jest znaleźć troszeczkę. No i widać takie troszeczkę czysty, ale jest takie lekko mleczko, także a na pewno więcej niż, wydaje mi się, że 4 godziny to był maks, ile ta kosiarka pracowała. Tutaj wedle instrukcji powinno wejść 400 ml. Może to sprawdzimy, a może nie. No i tak, ja jeszcze zawsze dla pewności sobie tak samo walczę robię. A nie, tutaj się akurat nie zbiera. Jest wszystko ok. Będzie czasami pomimo przechyłu to jednak jeszcze gdzieś tam zostaje trochę tego oleju. Tutaj jest. Ale to chyba w Brixie tak miałem, że pomimo tego, że tam też na przechył, to jednak tego oleju jeszcze sporo zostało. A drugi raz i jednak gdzieś coś inaczej spłynęło. Ale nawet tego nie zauważycie, ale tutaj w miejscu, gdzie pada światło, widać takie drobne opiłki metalu. No jak to po pierwszych tam załóżmy 3-4 godzinach użytkowania, no to jedynie mienią się te opiłki metalu. No dlatego warto nie zwlekać z pierwszą wymianą oleju. Ciężko będzie zaobserwować, a widać, że jest trochę mleczka. Fakt faktem, ten baniak już był trochę brudny, ale nie wiem, czy będzie widać, ale widać, jak mieni się złoto opiłki, także nie ma co zwlekać z pierwszą wymianą. Naprawdę lepiej zrobić to wcześniej niż później. Dobra, i lejemy około 400. O, Jareczek pojechał na motorze. 1, 2, 3 i załóżmy, że 4. Nie oszczędzam na wymianie oleju. W aucie robię to mniej więcej co 10 tysięcy km, nawet nie zapisuję, po prostu 10 tysięcy mija i wtedy zmieniam. Taki prosty
prosty rachunek. Nie można się wtedy zapomnieć i nie można się wtedy pomylić. 10 tysięcy wskakuje, następne wymieniamy. Czy jesteśmy przed 10 tysiącami, czy po. A tutaj następna wymiana, ja wiem. Maksymalnie po jakiś 30 godzinach. Coś by z tego było. No i idealnie. Kropla znajduje się. Tu jest minimum i na tym polu takim, na takiej kratce u góry jest maksimum, więc tu mamy idealnie. Może nawet pół milimetra za dużo. I już, i to cała filozofia z wymianą oleju. Jeżeli ja sobie z tym radzę, to podejrzewam, że regulacja siły od napędu, nie prędkości, tylko regulacja siły napędu w tej kosiarce Erbauer jest to ta śruba rzymska. Czyli ona była maksymalnie skręcona w prawo, czyli był najmniejsza siła jakby podawana napędu. Poluzowałem ją trochę w lewo stronę. Śruba rzymska, czyli z jednej strony jest prawy gwint, z drugiej lewy. Poluzowałem ją kilka obrotów, nie wiem, 3-4 obroty. No w sumie dalej zbytnio nie chcę iść. I teraz naprawdę to wyrywa. Ale to wam jeszcze za chwilę pokażę. Skoro zalałem nowe. Ale ja pięknie mówię, tak. Z taką z głową, tak. Skoro zalałem już świeży olej, to trzeba chociaż górkę skosić. A wtedy i pokażę, jak ten napęd chodzi. Dobra. No i co to ja jeszcze miałem powiedzieć? Aha, co do oleju. Naprawdę nie ma co oszczędzać. Po prostu taka, załóżmy, 5-litrowa bańka oleju do 4-suwa z Brixa. Całe 30. To jest pewnie. Kosztuje około chyba 170 zł już teraz po tych wszystkich podwyżkach inflacji i temu podobne. Jest maj 2023, więc przejdźmy, że do takiej kosiarki wchodzi 400, tam jest 5 litrów, to jest 12 12 wymian oleju, więc wychodzi nam 10-17 zł. Jakbyśmy jeszcze trochę porozlewali, to za 10 wymian 17 zł, jeżeli zrobimy to sami, więc raz czy dwa razy do roku, wydaje mi się, że to jest śmieszna suma, ale jednak, no jednak ten silnik posłuży nam dużo, dużo dłużej. Dobra, skoszę jeszcze górkę, mamie. No, możecie zobaczyć, jak pracuje wspaniale ta nowa maszyna. Jak dziecko. Jak dziecko w sklepie z zabawkami. No człowiek lubi gdzieś takie. Lubi takie sprzęty, lubi takie klimaty. To nie będę ukrywał, że mnie to troszeczkę bawi. No i dobrze. Pracuję i jeszcze mnie to bawi. To jest dobre, mieć pracę, która. Znaczy tutaj akurat nie pracuję, ale wykonywać pracę, która daje satysfakcję i nie męczy. Znaczy męczy fizycznie, ale nie psychicznie. Fajna sprawa. Porównując to do poprzedniej mojej katorżniczej pracy, nie na swoim, a u kogoś, to tu jest rewelacja. Polecam samozatrudnienie. Dobra, skośmy to. Także teraz to wyrywa. No ale tak miało widocznie być od początku, tylko że no taka moja przypadłość, że nie zawsze popatrzę, nie zorientuję się do końca. No ale błędy trzeba popełniać.
Na szczęście dużo nią nie kosiłem, bo inaczej jakbym się tak umordował. Wcześniej po prostu pomagała, ale pomagała lekko, a teraz już sama sobie wyrywa do przodu, więc jest wszystko tak, jak powinno być. A się rozjeździli, nie dadzą nagrać w spokoju. Dobra, lecimy dalej. Zdaję sobie również sprawę, że ta kosiarka nie ma silnik, nie ma pompy oleju, ale nigdy tutaj na tej górce żadnej nie zajechałem, więc widocznie takie krótkie przejazdy z góry lub też pod górę, czy też bokiem jakoś na tyle mało oddziałowują, że żadna kosiarka do tej pory się nie zatarła, nawet z takim silnikiem, więc krótkotrwałe pochyłości chyba nie są tak straszne. Opa! Słońce prawie w zenicie. Ja sobie usiądę na tym oto sprzęcie. Usiądę! W końcu jeszcze na gwarancji, to z Castoramy. Także teraz kosi się jeszcze lepiej niż poprzednio. Olej wymieniony. Przed kolejnym użyciem wartałoby sprawdzić jego poziom, czy wszystko jest w normie. Powinno być, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże. Lepiej sprawdzić, niż później żałować. No i tyle. Kosi się jeszcze lepiej. Napęd faktycznie tutaj po wyregulowaniu tą śrubą rzymską działa zdecydowanie przyjemniej. Mówię, wtedy nie było już problemu, ale to było jego takie minimum. Teraz bardziej na maksimum ustawiłem jego siły, więc jest naprawdę dobrze. No i to tyle. Wymiana oleju, pierwszy serwis, nie zerowy, tylko pierwszy. No nic tutaj nie dolega, wszystko działa. Lać i kosić. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Dzisiaj jest dzień mamy, 26 maja. Nie wiem, kiedy to zmontuję, ale wszystkiego dobrego mamusiom. Ja teraz mam przerobane, mój mały ma niespełna 4 lata, więc muszę dwie mamusie
obdarować prezentami. Mały jeszcze nie wie, o co chodzi, no ale to nic. Nauczy się. Trzymajcie się. Cześć. Hoppa!